To będzie wyjątkowa majówka dla Bramy Poznania i HOT Bo Jubileuszowa. Na mapie miasta placówka znajduje się dokładnie 5 lat. Dzięki głosom internautów w konkursie National Geographic Brama Poznania stała się turystycznym cudem Polski. Jak te 5 lat minęło, można obejrzeć na nowej wystawie zatytułowanej Jesteśmy u siebie 5 lat na plakatach. Dostępnej w budynku. Blisko 1 000 000 osób, które odwiedziły nas przez te 5 lat, to myślę, że jest taka liczba, którą można się pochwalić. Ogromna liczba osób, które biorą udział w naszych działaniach edukacyjnych. Ja myślę, że z tego również jesteśmy bardzo dumni, ponieważ na pewno zmieniliśmy pejzaż edukacji kulturowej i edukacji na rzecz dziedzictwa nie tylko w Poznaniu, ale ogólnopolsko. I liczby to jedno, a drugie to kwestia merytoryczna. Myślę, że jesteśmy dumni z tego, że cały czas po prostu się uczymy, cały czas się rozwijamy i zmieniamy nasze podejście do tematyki dziedzictwa, które pierwotnie przede wszystkim rozumieliśmy jako dziedzictwo kulturowe, ale będąc tutaj, będąc w Bramie Poznania, będąc w tych okolicznościach przyrody, będąc w sąsiedztwie Wyspy Katedralnej, koniecznie trzeba poruszyć tematy związane z dziedzictwem przyrodniczym i to jest coś, co teraz nas fascynuje, motywuje do działania i myślę, że wielokrotnie będzie się pojawiać w naszych różnych przedsięwzięciach. Podczas majówki urodziny Bramy Poznania będzie można świętować na wiele sposobów. Za symboliczne 5 zł kupimy płytę winylową czy skorzystamy ze strefy kulinarnej. Atrakcji będzie wiele, zarówno tych poświęconych edukacji, jak i aktywnemu spędzaniu czasu. Po raz pierwszy na Ostrowie Tumskim stanie pop-up muzeum. Przed Bramą Poznania 1 i 3 maja stanie taka kapsuła, taka budowla, która będzie właśnie tylko w tych dniach możliwa do zobaczenia, a w środku ekspozycja Zakorzenienie dwójki artystów poznańskich Natalii Adamczyk i Dawida Korzeniewskiego. I ta ekspozycja będzie mówiła o korzeniach, ale w bardzo różnych aspektach, botanicznym, filozoficznym, albo będzie taka ścieżka sensoryczna. Właśnie będzie można na 3 sposoby tą całą ekspozycję zwiedzić. Będzie dostępna w języku polskim, angielskim i rosyjskim, więc zapraszamy nie tylko Polki i Polaków. A na końcu zapraszamy do takiego wielkiego, ogromnego korzenia, gdzie będzie można wspólnie coś wypleść, więc chcemy pokazać ludziom, że my trochę do tych korzeni też jesteśmy podobni w pewien sposób i też zapuszczamy tutaj korzenie i że te osoby, które dopiero co przyjeżdżają do Poznania, też są serdecznie zaproszeni do tego, żeby te korzenie tutaj zapuścić i razem z nami czuć się tutaj u siebie. Majówka to też dobra okazja do tego, by zwiedzić miasto. Wycieczka po trakcie królewsko-cesarskim wystartuje 3 maja o godzinie 15 spod katedry. To będzie wycieczka szlakiem kobiet ze specjalnymi wątkami wielokulturowymi, czyli mówimy o tym, że bardzo różne kobiety z różnych narodowości ten Poznań budowały i to będzie wycieczka po angielsku. Specjalna angielska wycieczka trakt na kole, czyli wsiadamy na rowery i oprócz tego, że zwiedzamy Poznań, to jeszcze dowiadujemy się, jak się bezpiecznie po nim poruszać. Na tę wycieczkę obowiązują bezpłatne wejściówki, będzie można pobrać w Bramie Poznania. Wycieczka specjalna ukraińska w języku ukraińskim, czyli dla tej najszerszej grupy odbiorców w Poznaniu i wielokulturowa wycieczka po polsku. Zapraszamy wszystkie osoby mówiące po polsku oraz zapraszamy też na zwiedzanie ekspozycji również w języku rosyjskim. Do organizacji majówki w Bramie Poznania włączyło się Migrant Info Point. To właśnie z myślą o imigrantach wiele wydarzeń zostanie poprowadzonych w kilku językach świata. Mamy warsztat o indyjskim festiwalu Holi, prowadzony przez chłopaka z Indii, Ashisha, podczas którego będziemy robić właśnie kolory, które używa się podczas tego festiwalu. Będziemy uczyć się indyjskiego tańca, spróbujemy trochę indyjskiego jedzenia. Będziemy też mieli warsztaty tureckie. Poprowadzi je Ila, która jest pół Polką, pół Turczynką i ona będzie trochę opowiadała o tym, jak obchodzić Ramadan w Polsce, nauczy nas też wiązać hijab na przykład, także może to być coś zupełnie nowego dla wielu osób, które tu przyjdą. No i też będziemy mieli ukraińskie warsztaty rękodzieła. Czyli będziemy robić lalki, motanki, taka bardzo ukraińska, tradycyjna rzecz. Te warsztaty będzie prowadzić Iryna i Natalia, obie z Ukrainy.
Warsztaty wszystkie będą w bardzo różnych językach, ukraińskim, rosyjskim, polskim, angielskim. Także serdecznie zapraszamy. Brama Poznania bierze także udział w akcji Poznaj za pół ceny. Zatem 4 i 5 maja wszystkie bilety będzie można nabyć z 50% rabatem. Zapraszamy.